Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Zaczniemy sobie od tuningu Vipera, który jak wiemy z poprzedniego odcinka spisał się fantastycznie na dragu i został nam właściwie tuning wizualny tego samochodu, bo ja go wziąłem w zastępstwo za Audi R8 V10, które do dragów okazało się okropne i w komentarzach pisaliście różne spekulacje odnośnie tego, że w Audi mamy napęd na 4 koła i moc tego samochodu jest rozłożona na przód i na tył. Z tego co wiem, to chyba jest 70% na tył i 30% na przód mocy samochodu jest tak ponoć rozłożona w Audi. No i co doprowadziło do tego, że jak samochód stawał na te tylne koła, tak wiesz, w sposób wymuszony, oskryptowany w tej grze, no to niestety ciężko było dogonić przeciwnika jakkolwiek. A w Viperze mamy 100% napęd na tył, tylko i wyłącznie. Tak swoją drogą, w Audi powinno zrobić się konwersję napędu na ten tył, nie? Żeby to wtedy to Audi dawałoby radę, bo ono jak już się tam rozpędziło, to nawet ich przeciwników dało radę zniszczyć. A jak widzieliśmy, no jednak ten start był taki decydujący w większości przypadków, prawda? I tutaj sobie możemy stuningować troszeczkę Viperka. To jest ciekawe, ostatnio oglądałem sobie program dokumentalny na temat pierwszego Vipera, chyba z 1992 roku, taka wersja. I okazało się, że do tego Vipera w ogóle nie da się zamknąć, tej pierwszej generacji Vipera. Nie da się zamknąć, wiesz, kluczyk, nie? Wyciągasz kluczyk ze stacyjki, wychodzisz z samochodu, zamykasz drzwi i nie masz jak zamknąć, bo on nie miał dachu. Każdy mógł sobie podejść, otworzyć, wiesz, klamkę. Tam nawet nie było zewnętrznej klamki, tylko musiał ktoś szarpnąć, wiesz, za szybę. Zresztą nawet nie miał szyby. To też ciekawe. Ten Viper nie miał szyby, trzeba było szybę sobie samemu włożyć jakby do niego, jeśli się chciało mieć szybę tą boczną. O dachu zapomnij, nie? No ciekawe auto, ciekawa jest ta w ogóle motoryzacja, jakie tam ludzie mieli pomysły co do rozbudowy, co do w ogóle budowy swoich pojazdów. No i doszliśmy sobie do Vipera chyba, nie wiem, czwartej generacji, piątej, nie mam pojęcia. I mamy sobie takie coś i wiecie co, ja bym ten przód zostawił taki nieposzerzony. Tu niestety chyba nie ma możliwości zrobienia sobie dodania dystansy do kołu, więc one będą tak trochę schowane w nadkola. Szkoda, nie? Fajnie by było, jakby można było sobie te koła troszeczkę ten. I tutaj jeszcze jedną rzecz sobie zrobimy, bo opony, nie? Tutaj sprawdziliśmy sobie już na ostatnich odcinkach, że jak wymieniamy opony, to zmienia się także ich bieżnik. I zobaczcie, jak wpływa to na całościowy wygląd koła, nie? Ja bym dał sobie tą ostatnią oponę, największą felgę, w sumie do dragu, a co tam. I tutaj mamy boczny wydech. I też oglądam właśnie ten program o tym pierwszym Viperze. Ja chyba w Fordzie zrobię taki dedykowany odcinek o tym samochodzie, bo mega, mega ciekawa sprawa. W każdym razie Vipery przeważnie mają wydech z boku, nie? I chodzi o to, że ta listwa boczna bardzo, bardzo, bardzo mocno się nagrzewa po dłuższej jeździe. W niektórych wersjach tego Vipera można było normalnie sobie usmażyć jojki na tym, nie? I było dużo właśnie takich skarg od klientów nawet na to, że ktoś wychodził z samochodu i dotknął kostką po prostu u nogi, nie? Dotknął kostką tego progu w samochodzie, czyli wydechu, i się mocno poparzył, zdarła się skóra, nie? No to jest, wiesz, poważna sprawa i troszeczkę tak delikatnie może zniechęcić do użytkowania takiego auta na przyszłość, prawda? Tak delikatnie może być to niekomfortowe później myśleć sobie, że wysiadasz z samochodu i wiesz, nogi tak daleko musisz gdzieś tam dawać, żeby się nie poparzyć. No, ciekawe, ciekawa jest ta motoryzacja. Niektóre auta są naprawdę takie, wiesz, surowe, nie? Patrzcie, tu chyba nie można sobie zwiększyć rozmiarów. Czekaj, czy ja dobrze widzę? Nie, dobra, wydawało mi się, że felga nie styka się z oponą, ale to jest taki jakiś odblask chyba na tej oponie czy coś. No i teraz mamy ciekawą rzecz, bo nie możemy zwiększyć tutaj rozmiaru felgi. I zobaczcie teraz, jaką mamy dysproporcję. Z przodu mamy taką, wiesz, ogromną felgę,
a z tyłu jest taka malutka, więc ja proponuję troszeczkę tę felgę z przodu zmienić i może nawet zmienimy sobie, a z tymi felgami to zawsze to wybieranie to jest katorga dla mnie, trzeba z pół godziny spędzić, żeby tu wybrać odpowiednie felgi, ale zostawię może. Nie no, nie mogę takich zostawić, kurde. Ej, ale patrzcie, teraz zmieniłem sobie styl felgi i już mogę zwiększyć, joko wielko, już mogę zwiększyć jej wielkość. Z przodu mam sobie taką, a z tyłu mam taką. Nie muszę mieć takiego wielkiego balona, chociaż to jak na samochody drogowe, no wypadałoby mieć wielki balon. Dajmy sobie taki, o, taki średni rozmiar. Myślę, że wygląda w porządku, podoba mi się ta felga w tym samochodzie. Tutaj poszerzenia z tyłu nie będę dawał, bo myślę, że ten samochód już jest na tyle szeroki, że no, nie trzeba go poszerzać, a poza tym to poszerzenie wygląda źle w tym samochodzie jak dla mnie i wolę mieć bez poszerzenia. Dajemy sobie czarne lampki i zaraz damy sobie albo jakieś malowanie, albo jakiś kolor po prostu wymienię. Dajmy sobie taki subtelny, malutki jak na ten samochód, spoiler, i nam wystarczy, nie? Ale brzydkie zderzaki, kurde, ja zostawię standardowe, wiecie? O, i tu mamy, ale za to mamy bardzo ładne dyfuzory, podobają mi się te dwa pierwsze. Wybiorę sobie chyba ten. No i nie mamy tutaj stelaża do stójki. A, jeszcze mamy wydechy, no i tu jest ten, wow. Ej, ten jest świetny, widzicie go dobrze? Zastanawiam się, czy by był, nie ma takiego. Ale ciekawe by było, jakby był jeszcze taki, wiesz, na bok wydech i taki do góry, nie? O kurde. Jest coś takiego, o, mamy do góry wydech, to jest tylko taki. No, jak do samochodu drogowego, to może by nawet w porządku był. Ale dajmy sobie coś takiego. W rzeczywistości taki samochód nie mógłby być dopuszczony do ruchu, no nie? Aha, ja już wymieniałem tutaj progi. Dobra, to niech zostanie to. Nie mógłby być dopuszczony do ruchu, bo to wiemy, że według prawa nic nie może wystawać poza obrys samochodu, poza te błotniki, czyli nawet koła nie mogą być. Jak masz w negatywie i te koła twoje wystają z nadkoli, no to wtedy możesz mieć kontrolę policji, gwarantowaną. Dobrze, wysokość. Słuchajcie, tu teraz najfajniejsza część tuningu samochodów ever, czyli obniżanko. Niestety, no zobaczcie, te koła są strasznie schowane w te nadkola, no nie? I no ja bym chciał, żeby one tak trochę mocniej wystawały, to się nie da. No nie da się tych dystansy dać. Dopiero w Need for Speedzie hicie da się to włożyć, nie? No i jakieś malowanko sobie wybiorę. O ja, jak się cieszę, że nie musiałem długo szukać. Tutaj jest coś fajnego. Ktoś się postarał, zrobił taką, wiesz, taką mieszaninę różnych naklejek, podoba mi się. Są jeszcze inne, bo można też wybrać sobie taką Dodge'a, powiedzmy, takie Dodge'a malowanie, ktoś też odwzorował, bardzo, bardzo fajne. Tutaj jest coś ciekawego, jak do samochodu dragowego to pasuje. W ogóle auto ma bardzo ładną linię, no nie? Zobaczcie, bardzo ładny kształt ma ten samochód. Szkoda, że Vipery już nie będą produkowane, znaczy nie są kontynuowane na razie, ale może jeszcze kiedyś wróci się do ich produkowania. Po prostu Amerykanie wolą inne samochody, jak mają do wyboru, to wolą sobie kupować inne samochody niż Vipery za tą samą cenę. Niestety, tak niektóre modele umierały przez lata. Na przykład mój Crossfire przestał być produkowany ze względu na to, że on był produkowany w Niemczech i był eksportowany do Stanów Zjednoczonych, przez co ostateczny klient musiał zapłacić jakby cenę tego, wiesz, importu do Stanów Zjednoczonych musiał opłacić w cenie samochodu, nie? Czyli załóż, nie wiem ile on kosztował w dniu tam premiery czy coś, ten Crossfire Chrysler. No ale w momencie, kiedy go kupował, to musiał jakby dopłacić, powiedzmy, te 10 tysięcy do ceny samochodu. Czyli zamiast zapłacić 30 tysięcy dolarów za samochód, musiał zapłacić 40 tysięcy dolarów za samochód, gdzie mógł w tej samej cenie kupić wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych jakiś, nie wiem, jakieś Camaro, jakieś bogatsze w wyposażeniu i ciekawsze auto, jakieś bardziej wygodne albo mocniejsze za te, powiedzmy, 40 tysięcy dolarów, no nie? Więc jemu się nie opłacało, nie chciał kupować Chryslera i ten model po prostu przestał być kontynuowany i produkowany, przez co no niektóre modele właśnie w ten sposób umierają i są produkowane inne. Tutaj była taka współpraca z Mercedesem i w ogóle w Niemczech był produkowany ten samochód.
Pojedziemy sobie tutaj, nie? Kawałek, zobaczymy jak. Aha, jak tam z częściami? Chyba spoko, jakie tu mamy wymagania. Rekomendowane 360, spróbuję. Viper dobrze się spisał z tego, co pamiętam w ostatnim odcinku, więc powinniśmy dać sobie radę, nie? No, także niektóre właśnie modele są niekontynuowane, jeśli chodzi o produkcję i umierają w ten sposób, ze względu na to, że zainteresowanie danym modelem przez różne tam czynniki jest mniejsze, nie? Tak było w przypadku tego mojego Crossfire'ka. Ale plus jego jest taki, że można dostać do niego części, bo ma wiele wspólnych części z innymi samochodami, które występują na rynku europejskim. Dobra. Wracamy, znaczy jedziemy sobie na spotkanko, mamy na krawędzi. Tutaj niekoniecznie są dragi, tutaj czasami są wyścigi samochodami dragowymi. Niekoniecznie musimy zawsze jechać ten drag. Tutaj jechałem sobie w strefę driftową. No tym samochodem driftować ciężko. Dobra, jesteśmy na miejscu. I zobaczmy, zobaczcie. Mamy 300, pamiętacie, Audi R8 miałem bardzo mocno stuningowany. Ja nie wiem, czy nie miałem nawet na full zrobionego tego Audi. A wygrywałem na tych samych wyścigach Viperem, który był porobiony słabiej, nie? Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Unikaj kolizji przez 40 sekund i wygraj wyścig. Końcówka wyścigu jest dość wąska. Uważaj. Okej. Aha, dobra, tutaj mamy właśnie taki wyścig z samochodami dragowymi. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, już chyba po kolizjach. Ojej, ale mnie wywaliło. Musiałem zrestartować. Ciężko będzie z tymi kolizjami. Goście mówił, że na końcówka jest tutaj, że końcówka jest tutaj ciężka i wąska. Może mi się zakład nie udać, ale na tym. Wow, udało mi się przejechać, spoko. Na tym etapie wolałbym w ogóle ukończyć wyścig. Wolałbym ukończyć wyścig, dlatego że mam dużo gorsze według statystyk auto. A widzę, że tutaj Viperek też jest. I na prostej mają sporo mocniejsze przyspieszenie. Ale mam w tym samochodzie ulepszone nitro na maksa. Słuchajcie, mam bardzo, bardzo długie i mocne nitro. Więc może jakoś sobie dam radę. Na razie próbujemy. 5 kilo osób do końca. To jest sporo. Wow, gościu! Ej, oni tutaj się nie pierniczą! Skoro tak... Właściwie mógłbym do tego wyścigu wziąć sobie Audi, nie? Nie wiem. Ono takie było dosyć dobre przy tych wyższych prędkościach. Ale czy faktycznie lepiej skrętne? Ciężko powiedzieć. Na pewno było ulepszone na tyle, że mógłbym ten wyścig spokojnie tutaj ogarnąć, bo to Audi właściwie tylko słabe było na starcie, nie? Jeśli chodzi o skręcanie i, wiesz, przyspieszanie przy wyższych prędkościach, było spoko. Strasznie słabo z tym... skręcam, muszę na ręcznym, wiesz, tak kombinować. Ojej, ale źle pojechałem. Teraz dobrze pojadę. Dobra, 2 km do końca. Masz mało czasu. Dawaj, Tyler! Po ścianach jadą, ej, nie pierniczą się. Też mogłem od wewnętrznej jakoś spróbować może pojechać. No dobra. Nie driftem! Nie tym samochodem! Kurde, oni też się rozbijają o te ściany. Słuchajcie, 800 metrów. To nie dam ci, nie. O, nie! Nie, przyspieszenie, gdzie jesteś? Przyspieszenie, dawaj! O kurcze, nie, za daleko jest, nie dogonię go już. Zobaczcie, ja miałem dużo niższe statystyki, a i tak trzymałem się czołówki. Ten Viper jest naprawdę dobry w tej klasie. Drugie podejście i ostatnia prosta. No, wyzwania się nie udało zrobić, bardzo ciężko tym samochodem się utrzymać. Na drodze w ogóle, a co w ogóle... Jeszcze, gdzie skręcanie, gdzie to wszystko, nie? Zobaczcie na to. No, wyzwania nie udało się zrobić, ale...
Zobaczcie sobie, nie zasłaniam kamerką, nie zasłaniam. W górnym prawym rogu 339 statystyka. To auto jest naprawdę mega, mega dobre w tej klasie. Albo po prostu przeciwnicy są słabi, nie wiem, no, coś z tych rzeczy. Słuchajcie, dobra, mamy tutaj taką ciekawą część, którą możemy sobie zainstalować. Troszeczkę nam to samochód ulepszy. I słuchajcie, mamy ostateczny pojedynek odblokowany, jeśli chodzi o dragi. Nie! Do niczego! Wszyscy! Wspaniały widok, Wasilie! Dzięki za wycieczkę! Milcz, szurze! To koniec tej twojej żałosnej farsy! A czy to znaczy, że będziemy się ścigać? Zagram w twoją gierkę! Tak! Ścigamy się! A dobra, no! Widzicie, że się damy? Zobaczymy, gdzie on jest. Tutaj. I będziemy się ścigać, no... Przeważnie jest tak, że... Ten ostateczny przeciwnik jest łatwy do pokonania. Przeważnie. No, zobaczymy, jak będzie teraz. Właściwie chyba jestem niedaleko. Możemy się chyba tutaj przenieść. Tu będziemy najszybciej mogli dojechać, nie? Do celu. Jesteśmy na miejscu. Ja sobie zrobię łyk zwycięskiej herbatki, bo zobaczcie, 366 punktów. Mój samochód ma 341 punktów, nie? A rekomendowane to 380. Będziemy się ścigać z GTR-em. No, zobaczymy, co to będzie. Może dam radę. Tyler Morgan, nieważne co się stanie, i tak przegrasz. Za każdym razem się myliłeś, Wasiliew. Nie chciałbym popsuć ci serii. Kurde, jak się tu biegi zmieniało. Ej, o! Widzieliście to? Ktoś mi powie, czemu GTR nie stanął na tylne koła jak Audi? Czemu? Ej... Czekaj, bo ja się nie przyjrzałem, w ogóle zrobiłem taką minę, bo herbatka mi nie wyszła. Skończyła mi się ta ulubiona. Gotowy do nowej rundy. I jakaś taka... Dawaj, Viper! Nie ma już przyspieszenia. Muszę coś wymyślić, inaczej startować. Bo wiecie co, patrzcie. Jeśli chodzi o zmianę biegów, to tak. Tutaj mam bieg wyżej, a tu mam nitro. I jak mam tak palec, to muszę jakoś tak klikać, żeby cały czas cisnąć to nitro. Klikać... Tak ciężko mi jest to jednym palcem zrobić. Żeby nie nacisnąć na przykład hamulca ręcznego przypadkowo. Ale spróbuję teraz. Jeszcze tylko jedna przegrana. Aha, jak zmieniam bieg, to się jakby nitro wyłącza. Niedobrze, ej! Za mocny gościu jest! Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego mu nie staje. No dlaczego nie staje na te tylne koła? Miałem Audi, napęd na 4 koła, tak samo jak GTR. Audi na siłę stawało, nie? I też tak kupowałem to Audi na drag, myślałem, no nie, no super Audi, kurde, nie będzie stawać chyba, nie, na te tylne koła. Dupa. Staje. Jest słabo. Dobra, słuchajcie, wymienimy kilka tych części. Właśnie, przydałoby nam się zwiększyć moc nitro, a ja właśnie je osłabiłem. Natomiast chyba tutaj mam, o, z 12 poziomu wydech. Mamy tu na pewno coś lepszego. Jeśli w ogóle nie mamy wydechu, kurde. Turbo, mamy skrzynię biegów z 15. Turbo mamy jakieś fajne. Same słabe części, będzie trzeba losować, kurczę. Kurczę, myślałem, że trochę przesadziłem z tym tuningiem, bo tak zrobiłem na 376. A tutaj okazuje się, że jeszcze mam za słaby samochód. Ale już teraz jest tak porobiony, to nitro ulepszyłem, moc nitro ulepszyłem sobie bardzo mocno. Różnica powinna być spora w przyspieszeniu. Zwróćcie uwagę na tego GTR-a, czy staje mu przód, czy nie? Nie chciałbym popsuć ci serii. Ekstra!
Ledwo co, nie? To bardzo fajny pojedynek. Bardzo fajny tunik zrobiłem, bo jak się zrobi za mocno te samochody, to wiesz, to wygrywanie to jest tylko pyk i nie ma żadnej frajdy, nie? A tutaj musi się troszeczkę postarać. Patrzcie, no w ogóle nie staje na te... Ja chyba kupię tego GTR-a. I to sprawdzę, bo aż jestem ciekawy, czy faktycznie ten GTR nie staje na te tylne koła, czy jak? Patrz, teraz wygrał on. Dziwne jest te ostatnie metry są bardzo dziwne, bo tak wydaje się, że ten samochód mógłby więcej, a jednak nie jedzie, no. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Trzeba dobrze te biegi zmieniać, podoba mi się to. Ale musimy przez to przejść jeszcze raz. Jest! No ale niewiele brakuje! To mi się podoba, są emocje! W Need for Speedzie, nie? To jest dobrze. Szkoda tylko, że jak zmieniam bieg, to się wyłącza dopływ nitra i to wiesz, to nitro działa tutaj z opóźnieniem, nie? To nie koniec! I ręcznie nacisnąłem przez przypadek. O, będzie ciężko. Dawaj Viper! O kurde. Ej, ciężko, ostatni pojedynek muszę wygrać. Będzie słabo. Będzie słabiutko. Ej, nacisnąłem teraz ręczny przez przypadek z powodu tego, co wam pokazywałem wcześniej, że naciskam ten bieg wyżej i trzymając nitro. Pora to zakończyć. Ej, no kurde, gościu jest dobry, nie! Restart, jeszcze raz. Wszystkie będę musiał od początku zaczynać, czy jak to jest? Wszystkie, o rany! Panie Morgan. Oh my god, udało się. Co? Adam 13, ścigamy Dodge'a Vipera, idzie na zachód, przez Silver Canyon. Rusek mnie podkablował. Adam 13, ściga Dodge'a Vipera, cel ucieka na zachód, przez Silver Canyon. Ten palant nasłał na mnie cholerny gliny. Gość jest postrzelony, Ty. Masz szczęście, że to tylko gliny. Powtórz mi to, jak stąd ucieknę. Spróbuję ich zgubić w okolicy miasta. Dasz z tym radę, Ty. Widzimy się po wszystkim na położenie. Dobra. Idziemy na południe przez Silver Canyon. Okej, przyjął. Teraz traciliśmy go do oczu, się w pościgu. Czekaj, dobrze jadę? Tam był jakiś skrót chyba. Dobrze. Jak, żyjesz, Tyler? Żyje, ale Jess, ten gość znalazł się na mojej czarnej liście. Poważnie. Tyler taki groźny, nie? O rany. No, będzie bitwa na Fame MMA. Tyler kontra Wasiliew. Wasiliew da zdradę i Max zdradzie ten klub. O, czekaj, nitro długie. Szkoda, że się nie przydało na ostatnim dragu, no. On mnie zdradzi. Dobra, on też się zdradzi. Sytuacja ludzi nie możemy prowadzić pościgu. Okej. Mogłem zamiast ulepszać nitro w tym Viperze, mogłem ulepszać przyspieszenie, nie? Bo tam nitro to tak ciężko było kiedykolwiek to użyć. Działa tak z opóźnieniem i no, trudno jest. Słuchajcie, wiecie co? Zrobimy sobie tak. Został nam jeszcze jeden wrak do odszukania. Jeden albo dwa. I musimy sobie je odszukać. A poza tym pokonaliśmy jakiegoś bossa, może pojawi się jeszcze jeden jakiś wrak. No i może byśmy sobie ten wrak użyli na przykład do wyścigów. Zaraz zobaczymy co tam mamy do wyboru. Huracan Coupé, Marcielago Super Veloce nam się odblokowały. Tylko tyle? Co teraz? No i nawet nie odbierze. Kulturalnie. To... Jak się skończyło? Na pewno zbyt szybko nie wybierzemy się na lunch. Ale Wasiliew spadł. Nie stanie na drodze do gonitwy. Trochę się martwię, Taj. Milczenie takiego gościa to nic dobrego. Pozwól, że będę się martwić za nas. Dobrze, że jesteśmy po wyścigach. Jeden kłopot przed gonitwą mniej.
Dla mnie to jedna przeszkoda mniej między nami i familią. Pełna zgoda. Okej, okay. Czyli co my tu mamy? Zobaczcie, zostały nam wyścigi offroadowe i został nam speedcross, ale to nie ma jakby znaczenia w fabule, możemy sobie to zrobić. I zostały nam spotkania z pośredniczką, więc będziemy musieli sobie do tego kupić samochód. Natomiast my się zajmiemy teraz wrakami, a właściwie jednym ostatnim wrakiem. Wcześniej było tak, że po każdym pokonaniu chyba bossa pojawiał się jakiś nowy wrak do odblokowania. Teraz wiadomo, będziemy mieli Volkswagena, no i musimy znaleźć miejsce, gdzie... Tak, musimy sobie to przypiąć, nie? Musimy sobie znaleźć miejsce, gdzie ten wrak się znajduje. Wiem już, że tam w komentarzach pod filmami pytaliście się, kiedy będą wraki. No a tych wraków właśnie niewiele zostało i zostawiłem sobie tak na jeden wrak. W razie jakbyśmy szybko pokonali jakiegoś przeciwnika, dragi się jedzie, wiecie, dosyć szybko, chociaż ten ostateczny był trudny do pokonania. Dobra, szukamy sobie tej miejscówki, gdzie to może być. Wiecie co, ciężko mi to namierzyć. Czekaj, gdzie to może być? Ej, naprawdę nie widzę. Czekaj, tutaj mam jakieś takie, jakby stąd. A tutaj było już sporo wraków, za dużo, nie? Tak, nie wiesz nigdy, w jakiej skali to może być. Aha, jeszcze mamy tych takich do pokonania. El Coco, weteran jakiś. Do rozwalenia. No, zobacz. O, czekaj, a to nie tu czasem? Też takie mamy tutaj taką otwartą przestrzeń, ale obok jest taka dosyć prosta droga. Wydaje mi się, że to może być autostrada. Miasto? Czy to by było miasto? Taki spory, długi odcinek i skręt w lewo. Albo tu... O, czekaj, to chyba tu. Tak, to będzie tutaj. Jest, znalazłem, dobra, mamy. To będzie, wrak będzie gdzieś tu, w tym miejscu. Wiecie co? Do zbierania wraków musimy sobie wziąć inne auto. No, zgodzicie się, że Viper raczej do tego się nie za bardzo nadaje. No i jesteśmy na miejscu. Wziąłem sobie Raptorka. Myślę, że to jest dobre auto do poszukiwania części samochodów. I wiecie co? Tak przeglądałem sobie troszeczkę mój garaż i tak wpadłem na pomysł już, co będziemy robić w następnym odcinku, jeśli chodzi o offroadzik i wyścigi na offroadzie. Także myślę, że będzie ciekawie. O, zobaczcie, nie trzeba tutaj nigdzie doskakiwać. Część jest dosyć dostępna. Zobaczymy, jak pozostałe rzeczy. No, właściwie jest to cała karoseria. I na co możemy ten samochód... Wow! To jest czaderski offroadowiec! On jest chyba dedykowany nawet na offroady. Ja wymyśliłem coś innego, ale to będzie też dobre auto i może z niego skorzystamy, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, to nie jest tak, że to jest koniec, musimy znaleźć jeszcze 4 pozostałe części, zgadza się? Tak, to przyczepimy sobie to i szukamy. Tutaj widzimy, że to jest chyba jakaś droga główna, znaczy się autostrada. No i tutaj mamy już chyba problem z głowy, raczej to będzie to. Czyli gdzieś tu mamy szukać naszej kolejnej części do samochodu, którego szukamy. Pojedziemy sobie tutaj kawałek drogi, to przejadę sobie tym samochodem, nie będę się teleportował co chwilę, daj spokój. O, teraz musimy tutaj chyba wykonać skok. Trudno jest znaleźć te miejsca, bo wiesz, tutaj nie masz takiej swobodnej kamery. Wow, za daleko. O, całe szczęście, że była niewidzialna ściana, która mnie zatrzymała. Jest, mamy kolejną... What? Co? Cofnęło mnie. Dobra, tu nie muszę mieć dużej prędkości. Powinienem dolecieć nawet i stąd. O, nie dolecę, o nie. A czekaj, teraz powinno mnie cofnąć. Jest, cofnęło mnie, całe szczęście. No, trzeba mieć odpowiednią prędkość. Nie można za szybko, nie można za wolno. Dobra, jeszcze raz. Hops, hops, hops i... O, na styk, dobrze, przetrwałem, proszę bardzo, zbieramy kolejną część wraku, to wygląda na silniki i skrzynie biegów, dobrze, teraz mamy jeszcze 3 części do zebrania, właśnie, nie zwracam na to uwagi, a w sumie powinienem, że teraz mamy takie tereny pustynne do zobaczenia. Pyk i otwiera nam się mapa i teraz możemy sobie to łatwo chyba znaleźć. To jest jakieś skrzyżowanie dróg, miejsc... O, czekaj. Jakby tu? Nie. O, tu jest. To jest, tylko nie ma domalowanej chyba tutaj drogi jednej, nie? Takie utrudnienie jest, ale to będzie to.
Dobrze, to mamy gdzieś tu chyba. Gdzieś w tym miejscu jest nasza część, chodźmy tam. Jeszcze jest trochę do roboty w Need for Speedzie. Musimy tych wszystkich przeciwników ulicznych pokonać, a to jest sporo roboty, bo oni są tak, wiesz, porozsiewani tutaj po całej mapie i trzeba trochę, no, trzeba ich... Patrz, Ford Raptor. Nie da rady tu podjechać. Co on ma? Na pewno ty tylko? Ej, Ford Raptor nie da rady pod coś takiego podjechać? Wszyscy gracze GTA teraz ociekają w łzy, no nie? Jak to? Taki fajny offroadowy samochód. Wiecie, w GTA to można pod prawie pionowe ściany podjeżdżać, nie? No ale wiesz, Need for Speed Payback to był pierwszy Need for Speed, to jest pierwszy Need for Speed, który wprowadził do rozgrywki offroad i no nie, na niektóre rzeczy możemy tutaj po prostu przymknąć oko. O dobra, tu jakoś wjechał, więc oddaję mu honor. Udało się. Mamy, co to mamy? Opony chyba, koła, nie? W ogóle widzicie tę naklejkę z tyłu? Ride or don't. W rzeczywistości jest coś takiego jak ride or die, czyli jedź albo umieraj, nie? Tutaj mamy taki akcent family friendly, żeby nie było, że jest tak drastycznie, no to mamy takie Peggy rządzące chyba teraz światem trochę, co? Dobra, idziemy teraz tu na dół. Bardzo łatwo było to znaleźć, bo to jest dosyć charakterystyczna droga. Problem polega na tym, że tu się no niestety długo, długo dojeżdża. Trzeba wybrać odpowiednie miejsce, z którego będziemy chcieli tam dotrzeć. I wygląda na to, że najszybciej będzie z stacji benzynowej, z zupełnie innego miejsca, niż byśmy się spodziewali. Tam są bardzo duże skoki i różnice terenu. I chyba w tę stronę. Patrzcie, tutaj mam billboard do rozwalenia. Ten samochód by się do tego doskonale nadawał. Trochę mi nie pasuje dźwięk tego Forda Raptora. Się powinien Raptorek nazywać, bo brzmi troszeczkę jak Ford Focus z silnikiem 2.3 turbo... Nie, EcoBoost to się chyba nazywa, no nie? Tak nas już trochę przez te gry starają się przyzwyczaić, że no jednak te czterocylindrowe, malutkie silniczki nie są wcale takie złe i możemy je spokojnie zainstalować do Forda Raptora oraz dodatkowe 3 inhalatory, żeby miało 400 koni mechanicznych, nie? Dobrze, zjedziemy sobie... Patrz, nie mogę na skróty tu zjechać! Ja, takie fajne skróty, ja bym tam skoczył... O, brakuje tutaj takiej swobody, nie? Żebyśmy mogli sobie na przełaj, jak w Fordzie Horizon, pojechać i wiesz, zrobić swoje, a nie możemy, bo musimy trzymać się zasad, które ustalili twórcy, a te zasady polegają na tym, że musimy przestrzegać się... Znaczy nie korzystać z takich hardkorowych skrótów. Ja bym tutaj na przełaj przejechał, wiesz, skrócił sobie drogę elegancko, no ale... No nie da się, no, trudno. Przejedziemy sobie tutaj możemy już ostro z góry pojechać. Jest jeden z takich fajniejszych zjazdów z górki na pazurki. I ja już chyba widzę nawet, gdzie będziemy musieli wskoczyć, bo widzicie, stąd już widać tę część. I musimy sobie pojechać tutaj, wskoczyć, pyk. Nawet możemy sobie tutaj zebrać żeton, który w sumie nie wiem co robi, ale no. Pyk. No i mamy część. Proszę bardzo, zbieramy. Nie wiem co to jest, jakieś pudełka. Ciężko powiedzieć co to tam w tym pudełku jest. A my, moi drodzy, mamy jeszcze tylko jedną część do odnalezienia. Poprzednia była bardzo prosta do znalezienia. Teraz zobaczmy jak mi pójdzie z tą. Tutaj też mamy chyba takie pustynne raczej tereny. Muszę sobie zerknąć na ściągawkę. To nie są pustynne tereny, to są skały, tu jest jakiś budynek. O, dobra, przypniemy sobie jeszcze raz. To jest chyba koło stacji benzynowej. O, tutaj jest taki zajazd, jak tam widać na wskazówce. A tu jest chyba ta droga, to może by... Tak, to będzie tutaj, nie? Tu mamy taki tunel, tutaj takie wykrzywienie. To będzie tu. A będzie gdzieś tutaj. Jedziemy, dobra, mamy tu w pobliżu, o, stację benzynową, możemy się łatwo przenieść. Widzicie, że tam po drogach jeżdżą przeciwnicy, których też będziemy musieli wrzucić na ruszt. Oczywiście obowiązkowo, ale póki co, no niestety musimy.
Musimy robić to, co musimy robić, czyli znaleźć kolejne części do naszego Volkswagena. Myślę, że też go sobie użyjemy, w zależności od tego, jak trudne będą te ostateczne wyścigi offroadowe. Bo dragowe zajęły mi sporo, bo trzeba było tunigować samochody. Prawdę mówiąc, gdybym od samego początku miał Vipera, to chyba byśmy się nawet zmieścili w tych wszystkich wyścigach na jednym odcinku, no ale nie wyszło. Jest jak jest. Dobrze, zaznaczyłem sobie tam na górze gdzieś ten punkcik. Teraz... To na pewno powinno być gdzieś tu. Punkcik mam tam, tu nawet jakiś wrak samochodu jest. Wygląda jakby spadł z klifu czy coś. Patrzę, że tu jest jakiś billboard. Czekajcie. No nie, no to musi być tu. To wydaje mi się, że może być tak, że gdzieś w okolicy tego billboardu jest nasza do odnalezienia część. Spróbuję tam jakoś wjechać. Może tam się zeskakuje skądś? Tak jakby może z tej drogi tutaj się zjeżdża? Jakiś zjazd? Kurczę, no głupie to jest, że chcę obrócić się kamerą i nie mogę spojrzeć się do góry, no nie? Patrzcie, teraz chcę... widzę, jest droga. I to będzie chyba nasza skocznia, nie? Takie... Jest hopsalnia! Czy przylecę? O, chyba się uda. Dobra. O, jest część na skrzyżowaniu zaraz. Zobaczcie, tutaj. Podnosimy ostatnią część wraku do Volkswagena. I proszę bardzo, mamy odblokowanego. Teraz musimy poczekać, aż nasz mechanik... Nasz mechanik go odbuduje. Chciałbym go przetestować, bo on ma takie spoko, fajne wystające koła. Podoba mi się to bardzo. Więc dobrze by było go sobie sprawdzić. A ja was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Hejas!